Dzień dobry, witam Was z chyba jednego z najpiękniejszych miejsc, w których spałem w życiu. Przepiękne miejsce, wspaniała plaża, która nazywa się Pedra Longa. Tutaj jest niewielki parking asfaltowy, kilka załóg sobie tutaj spało, głównie z Niemiec i ze Szwajcarii. Bardzo przyjemne miejsce. Miejsce, które ja miałem upatrzone było, właśnie miałem już upatrzone jakiś czas temu, z miesiąc, półtora temu znalazłem tą plażę. I miałem też nadzieję, że to miejsce będzie wolne, bo to na długi zestaw jedyne takie fajne miejsce, które mogliśmy zająć. I na szczęście, kiedy tu przyjechaliśmy, koło 22 chyba z hakiem, okazało się, że miejsce jest wolne, więc bardzo fajnie. Bardzo fajny widok jest na morze. I oczywiście niestety widać też chmury czarne, które niestety dzisiaj, jakby przez te chmury dzisiaj nie jeździmy. Nie to, żebyśmy się bali deszczu, ale przyszły jakieś alerty pogodowe, że ma być jakaś nawałnica, od 11 ma zacząć padać, a później ma być jakaś gwałtowna burza z deszczem i może nawet gradem, co mnie trochę dziwi, ale zobaczymy, bo jeszcze nie znamy się na tej pogodzie, nie wiemy, na ile prognozy są tutaj. Można je sprawdzić, tak jak na Podhalu, to tak powiedzmy w 90% jestem w stanie dobrze odczytać te prognozy i wykresy. Tak tutaj jeszcze nie jestem, bo wczoraj też miało nie padać, a lało jednak parę godzin. Dlatego zdecydowaliśmy, bo dzisiaj jest poniedziałek, ja mam dość dużo pracy, więc już nie kombinujemy, nie jeździmy, dzisiaj sobie zrobimy taki postój. No i zastanawiamy się, co dalej, bo jesteśmy w okolicach Gennargentu, czyli tych najwyższych gór, gdzie tych pinezek troszkę miałem do oglądania. Dlatego musimy się zastanowić, co robić, jak sobie ten plan na kolejne dni rozpisać i rozłożyć, bo kolejne dni mają być podobne do dzisiejszego. Dlatego dzisiaj obserwujemy, podejmujemy decyzje i będziemy działać na pewno dużo więcej w kolejnych dniach. A dzisiaj sobie troszkę posiedzimy w busiku, pooglądamy okolice, a okolica jest przepiękna, przepiękna. Cześć, krokodylku. Forfeiter. Niebo zbiera się na deszcz i na ulewę. Oczywiście żarcik. Pogoda jest na razie całkiem piękna, ale tak jak Wam mówiłem, ze względu na to, że jest poniedziałek, to ja jestem dzisiaj z jazdy wyautowany, ponieważ mam tyle roboty, że szkoda gadać. Bartek podjął decyzję, że nie będzie siedział i się nudził, więc rusza sobie gdzieś tutaj pojeździć po okolicy troszeczkę. Dużo turystów tutaj jest, większość kamperów, które tutaj stała, zebrało się, mam nadzieję, że tutaj tak spali wszyscy po jedną noc. Może ktoś dojedzie jeszcze na noc. Plan jest taki, że tutaj sobie posiedzimy, Bartek pojeździ, tak jak mówiłem, ja popracuję i zostaniemy jeszcze jedną noc i jutro, jak pogoda będzie dobra, no to jutro sobie pojedziemy tutaj na małą eksplorację okolicy. Tak, Bartku? Tak jest. Bartek zaś patrzy, bo tutaj jest tyle pszczół. Tyle pszczół, różnych os i jakichś innych rzeczy, że kurczę, trzeba uważać. Prawda? Kto może, to jedzie. Kto musi, to pracuje. Jak mi przykro. Ta, przykro ci. Widać, jak ci przykro. Ale dobra, pogoda jest ładna. Jedź. Przechodziła tam jakaś taka burza. Widać było, że nad wodą była burza, ale na razie jest przepięknie. Jest przepięknie, w aucie 45 stopni, więc nie wiem, jak mi będzie praca szła, ale za to z takim widoczkiem, bo sobie otworzyłem tam okno, z takim widoczkiem będzie pięknie. Przynajmniej saunę masz za darmo. Saunę mam za free, schudnę za 20 kilo. Szerokiej drogi. A dziękuję. Wzajemnie, szerokich internetów i pracy. Szerokopasmowego internetu. Nara. Nara. O dobra, przyjechał. Jedyne krople, które przez ten czas spadły. Wyłącz, wyłącz. O, jedyne krople, które przez ten czas spadły na rozgrzany asfalt, to krople mojego potu. Tak się zapracowywałem, że aż pot ze mnie kapał. To jak tu szefostwo wygląda. Jak misja? Bartek dostał misję. That is good. Ale tam już nie jest that is good. Idzie coś? Idzie coś.
idzie coś. Aha, o widzisz, no to jest godzina 13:58 prognozie, nie w programie. Nie śmiej się, nie będziemy wycinać. W prognozach było, że od godziny 14 ma przyjść jakaś ulewa. Chociaż wiecie, w prognozach już było, że od rana ma padać. Ale 14 to już jest taka potwierdzona we wszystkich. Dlatego weź te rzeczy pochowaj jak najszybciej. Daleko? Dobrze, my dzisiaj tutaj jeszcze zostajemy. Bartek miał misję, żeby obczaić dwa kempingi, ponieważ prognozy na kolejne dni już są bardzo spójne. To znaczy ma być... nie wiadomo jak, ale raczej ma być do kitu. Dostał misję, dwa kempingi odwiedził, powiedział, że jeden z nich jest bardzo fajny. Zaraz będziemy obczajać, bo jakieś cenniki wziął i będziemy się zastanawiać, co dalej robić. Ja jeszcze mam na jakieś 3-4 godziny kemping, dobra, jest cennik, zaraz będziemy patrzeć. Ja mam na jakieś kilka godzin jeszcze roboty, plus składanie filmu dla Was, więc do wieczora na pewno będę pracował. Natomiast mamy zimne piwko, mamy jakieś jedzenie, mamy wodę, mamy miejsce, gdzie można się okąpać, więc tragedii nie ma. Dojechało kilkanaście kamperów, część pewnie zostanie na noc, część pewnie ucieknie sobie stąd, ale miejsce jest bardzo popularne turystycznie. A temperatura cały czas jest około 30 stopni. Ciepło jest. Fajnie. Cieszę się. Bo u nas na Podhalu dzisiaj były przymrozki. A na obiadek pyszna fasolka po bretońsku. Spudliszek. Jeszcze z Polski. Jeszcze trochę tego jedzonka z Polski jest. Jemu się nic nie dzieje. Oszczędność dość spora. A tutaj się coś kotuje. Tu się coś kotuje. Ale co chwilę coś tam kropi, ale jest ok. Kończę robotę powolutku i no i trzeba będzie montować filmiki. Godzina 16 z kilkoma minutami, jak w zegarku zaczęło padać, dosłownie 16:02. Tutaj montuję filmik. Bartek zastanawia się, co ma robić. Przynajmniej pojeździł, nie musiał pracować. Zabezpieczeni jesteśmy, pojedzeni, dwie rolki papieru toaletowego wiszą, jakby nam się strasznie chciało. Nie no. Posiedzimy sobie tutaj jeszcze i robimy plan na jutro. A plan na jutro na pewno będzie ambitny, bo jest tutaj kilka pinezek mam w okolicy. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać. Jak o tej godzinie 16 zaczęło kłaść, to kładło naprawdę bardzo konkretnie. W zasadzie przez ostatnie 3 godziny lało i grzmiało bardzo mocno. W tym momencie jest godzina 19. Mamy malutką dziurę gdzieś tutaj nad samochodem w niebie, w chmurach. A tak to lało calutki czas po prostu i lać będzie, bo już za mną kolejna burza nadchodzi. Faktycznie te prognozy się sprawdziły, ale chowamy się w busiku, ciepło mamy. Ecoflow się przydaje, bo ładujemy sobie wszystko z Ecoflow, tak na wszelki wypadek, jakby jutro też warunki były do kitu. Więc żegnam się na dzisiaj, a już plan na jutro mamy zrobiony. Więc do jutra dla Was to za kilka sekund. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I piękny, przepiękny wschód słońca. Jeszcze słoneczko gdzieś tam za górką, ale już kolorki są piękne. A tu nam się w ogóle zrobiła taka wioska smurfów. 12 załóg jest van life'owych, busikowych, ale było bardzo grzecznie i spokojnie. I tylko my tak na uboczu, pod tą piękną skałą. Dzień dobry. No i słoneczko wcześniej wstało niż my. Znaczy Bartek jeszcze śpi, ja sobie siedzę i pracuję, ale roboty mam na tyle dużo, że i tak przed wyjazdem muszę ją zrobić. A dochodzi godzina 8. Wszystko pięknie się budzi po wczorajszych deszczach i ulewach. I prognoza na dzisiaj jest taka, ale ładne te kolorki. Prognoza na dzisiaj jest taka, że mniej więcej do godziny 14 ma być bardzo ładnie,
a potem się zacznie pierniczyć tak jak wczoraj. Dlatego do godziny 14, mniej więcej od 9 wykorzystamy ten czas dobrze, a potem będziemy się stąd zwijać, jeszcze nie wiem gdzie, ale coś wymyślimy. Znaczy pewnie na któryś z tych kempingów, albo w okolice któregoś z tych kempingów, które Bartek wczoraj wynalazł. Buongiorno cosito. Buongiorno cosito. Kasia, bierzecie, chodźcie tu, wydoimy was. Buongiorno, buongiorno. Ale jak się dostojnie maszerują. Wyruszyliśmy z naszego camper parku, bo już chyba tak można o tym miejscu mówić, około godziny 9 z małym hakiem. Ruszyliśmy od razu na drogę, o której muszę wam coś opowiedzieć. Droga, która prowadzi do tego parkingu, jest bardzo fajna, jest bardzo stroma, jest bardzo mocno nachylona i kiedy jechaliśmy tutaj właśnie w nocy, to sytuacja była taka, że niewiele brakło, a zagotowałbym hamulce, bo jak zjechaliśmy na dół, to już z hamulców się dymiło. W sumie ta droga to jakieś 2,5 km nachylenia dochodzącego do 20%, więc możecie sobie wyobrazić, że nawet jak hamowałem silnikiem w samochodzie, to i tak przyczepa, cały czas hamulce w przyczepie były naciśnięte, dlatego że jest to hamulec najazdowy, więc jak auto hamuje, to przyczepa również. No, także zjechaliśmy wtedy trochę z duszą na ramieniu, ale udało się i na szczęście tak całkowicie żeśmy nie zagotowali, ale dym już z hamulców szedł. A dzisiaj podziwiamy przepiękne widoki, a widoki faktycznie są przepiękne, bo z tej drogi widać te piękne skały, które otaczają całą tą zatokę Pedra Longa, plażę i dlatego też tych bardzo dużo tych vanlifersów, busikowców tutaj przyjechało i od rana rozkładało jakieś liny, pewnie będą się wspinać na te skały. Miejsce przepiękne, naprawdę przepiękne, cieszę się, że tu trafiliśmy i trochę zazdrościłem Bartkowi, że on sobie wczoraj tą drogą pojeździł, a ja dopiero dzisiaj pierwszy dzień, ale trasa bardzo, ale to bardzo fajna. Później kawałeczek SS125, którą na pewno jeszcze będziemy jeździć. Wtedy też wam opowiem, co się nocą działo, bo też ją jechaliśmy dojeżdżając do tej plaży. Natomiast potem dojechaliśmy do miejscowości Baunei, jednej z większych tutaj. No jakaż ta miejscowość jest zakręcona. Tutaj trafić po prostu na jakąś ścieżkę, nawet jak nawigacja pokazuje, to jest ciężko trafić, bo to są tak wąskie przesmyki. W pewnym momencie to już stwierdziłem, że dobra, ja sobie sam poradzę i to był głupi pomysł, bo jak nawigacja pokazywała, że droga jest w prawo, to tak naprawdę nie była to droga, tylko jakieś schody, więc troszeczkę zabawy z tym było, ale parę razy żeśmy wjechali komuś gdzieś tam na plac, raz to się pan śmiał, bo prawie żeśmy mu do garażu wjechali, więc pewnie zna te przypadki i wie, że takich osób jak my tutaj jest dużo więcej. No jaja były generalnie. Dobrze, że jedziemy motocyklami, a nie samochodem, bo samochodem tam wynawracać, kurczę, na tych pochyłościach i na tych wąskich dróżkach to nie byłoby łatwo. A tak do końca to nie wiedzieliśmy gdzie, jak, ale jakimś cudem się udało nam wyjechać na główną drogę. A ta droga momentalnie bardzo stromymi i bardzo ostrymi zakrętami zaczęła nas prowadzić na taki piękny płaskowyż. Zakręty bardzo fajne, chociaż czuć było, że jakość tego asfaltu to już nie jest ta jakość asfaltu, co jest na 125, SS125. Czuć było, że ten asfalt jest dużo bardziej śliski. Szczególnie, że jednak faktycznie nocą troszkę popadało i ta wilgotność się zaczęła tutaj troszeczkę osadzać na tym asfalcie. Ale droga bardzo przyjemna. Później po tym płaskowyżu się jechało świetną drogą z niesamowitym zapachem. Między takimi drzewkami zapach był taki jak w takim starym drewnianym kościele czuć. Nie wiem co to są za drzewa. Pewnie jakieś piniowe albo jakieś inne. Nie mam pojęcia. Nie znam się na drzewach, ale zapach po prostu taki jak starego drewnianego kościoła. Tak jak ławki pachną albo coś takiego. Myślę, że wiecie o jaki zapach mi się rozchodzi. Zapach piękny i za to wilgotność bardzo duża, bo
przez to, że właśnie słoneczko zaczęło zza góry wychodzić, zaczęło parować to wszystko, co napadało wczoraj. No i to też gdzieś tam dla nas jest taka informacja, że skoro zaczyna to parować, no to na pewno jakieś opady konwekcyjne się pojawią, dlatego że paruje, nazbiera się u góry i zaś pewnie po południu czy wieczorem pierdyknie, ale na razie cieszymy się słoneczkiem i jedziemy w stronę kolejnej pineski, którą mam na mojej mapie Gogli. A ta pineska, o której mówię, oznaczona jest etykietą Canyon Offroad. Skoro Canyon Offroad, to wiedzieliśmy, że będą jakieś shooterki. Troszeczkę jechaliśmy z nadzieją odczarowania tego Monte Limbara, żeby teraz sobie po dróżkach pojeździć. Tutaj już nie było jakichś strasznych przewyższeń, więc wiedziałem, że te drogi będą całkiem spoko i faktycznie dość szybko żeśmy wjechali. Zwierzyny bardzo dużo, bo zaczęliśmy przejażdżkę od jakiegoś rancha, czy jakieś osiołki, czy jakieś inne, i też widać było, że cały czas jak jechaliśmy, to gdzieś one się tam czaiły w krzakach. Nie zawsze udało się je nagrać, ale gdzieś czuć było, że jakiś zwierz, jakaś gadzina tam w tych krzakach siedzi. Droga bardzo przyjemna, naprawdę super. Tak, to jest taka droga, to są takie rodzaje drogi, jakie ja lubię najbardziej, czyli fajne kamyczki, jakieś delikatne małe kałuże, bardzo fajny szuterek, nie czepię tak jak na tych kamieniach, które żeśmy jeździli wczoraj, czy przedwczoraj z Bartkiem, czy 3 dni temu, już nie pamiętam. Bardzo fajna droga, z kilometra na kilometr coraz bardziej oczywiście, nie chcę powiedzieć, że trudna, bo ona nie była jakaś trudna, no ale po prostu trzeba było troszeczkę wolniej jechać, żeby tych motocykli nie rozpierniczyć, bo jeszcze na tej Sardynii troszeczkę będziemy, dlatego mam nadzieję, że jeszcze piękne szutrowe drogi zaliczymy, i dlatego trzeba było zwolnić, ale droga nadal była bardzo przyjemna, taka troszeczkę bardziej powoli, technicznie, nie na siłę, szczególnie że to jest droga, która jest otwarta dla ruchu i mogliśmy się spodziewać samochodów, to jeszcze pół biedy, bo wiedziałem, że będą jechać powoli, ale wiem, jak niektórzy potrafią po szutrach i po tego typu drogach szybko jeździć, dlatego bardziej się obawiałem, że nam sprzeciwka wyjedzie jakaś grupa napalonych motocyklistów, którzy będą chcieli się na Sardynii 3-4 dni wyszaleć. No i nie ukrywam, że właśnie takich najbardziej się bałem, ale na szczęście nic takiego nie miało miejsca i bardzo fajnie tą piękną drogą dojechaliśmy do takiego trochę dyskusyjnego miejsca. A to dyskusyjne miejsce właśnie znajduje się za nami i nie chodzi o te motocykle, tylko o ten znak, który mówi, że droga jest zamknięta i dostępna tylko dla samochodów z napędem na 4 koła. My napędu na 4 koła nie mamy, ale mamy napęd na jedno koło plus dwie nogi plus jakby się człowiek uparł, to jeszcze parę punktów podparcia mamy. Bez podtekstów, ale myślę, że chyba troszeczkę nie zauważymy tego znaku. Bo możemy nie zauważyć, mogliśmy szybko jechać. Nie no, jedziemy, spróbujemy. Mijaliśmy jakiegoś pana z parku, no nie z parku, na jakiejś z gminy Land Roverem jechał, ale nic nam nie pokazał, więc spróbujemy przejechać motocykle. No, myślę, że nie będzie mandatu. To są Włochy tutaj. Tu można troszkę więcej i nie będziemy robili nic niebezpiecznego. Po prostu wiem, skąd ten znak jest, bo czytałem, że po prostu pakowali się tam ludzie osobówkami, no i nie mogli dalej przejechać, dlatego my spróbujemy. Motocykl najwyżej zepchniemy z drogi i tyle będzie. A ta droga w okresie sezonu jest bardzo często uczęszczana, dlatego że prowadzi do jednych z najpiękniejszych plaż tutaj w tym regionie. Cala Golorice, Cala Sisine, Cala Briala, Biriala, tak się nazywają te plaże. Bardzo są popularne, bo żeby do nich dojść, to trzeba zrobić mały spacerek. W nowoczesnym języku nazywa się to hike, który trwa od godziny do nawet 3 godzin. Dlatego ludziom się chce iść cały dzień po to tylko, żeby zamoczyć tam 4 litery. No, nas raczej plaże nie interesują, bo możemy się pomoczyć w misce. Natomiast do tych plaż można też dopłynąć od strony morza. I niektórzy właśnie też specjalnie na te plaże przyjeżdżają, przypływają. Plaże faktycznie są piękne,
ale ich wam nie pokażę, bo tam się nie wybieramy. Natomiast droga również bardzo, ale to bardzo fajna. No i upragniony kanion oczywiście, i ten kanion był celem naszej dzisiejszej wycieczki. Kanion. No i dotarliśmy do tego kanionu i okazało się, że nie tego się spodziewałem. Przyznaję, że spodziewałem się dużo czegoś gorszego, a to co dostaliśmy, to było coś tak pięknego. Nie spodziewałem się, że ten kanion i ta droga, która przez niego prowadzi, będzie tak kozacka. Wspaniała droga, widoki przecudne, nawierzchnia całkiem bardzo fajna, w sensie takim, że bardzo przewidywalna, nawet dla mnie takiej offroadowej pipety bez najmniejszego problemu dało się przez wszystko przejechać, zero stresu w ogóle, rewelacja, po prostu rewelacja. I był taki moment, kiedy mówiłem Bartkowi, że mówię: Bartek, kurczę, jeszcze nam 2 km zostało do celu, na co Bartek mówi: taką drogą to ja mogę jechać calutki czas. I faktycznie powiem wam, że droga rewelacyjna. Mijaliśmy rowerzystów, mijaliśmy pieszych, ale bardzo przyjemnie nastawieni i tylko w sumie, licząc może ze 4 osoby, 5 osób, nie więcej. W sezonie ta droga jest całkowicie zawalona, non-stop tu jeżdżą samochody albo jacyś turyści. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wracamy tą samą drogą, bo dojeżdżamy do pewnego momentu, wiem już z map, że dojeżdżamy do pewnego momentu, gdzie musimy zrobić nawrotkę i jedziemy dokładnie tą samą drogą. I chociaż ja jestem osobą, która uważa, że motocykliści nie powinni wracać tymi samymi drogami, nie wiem, ktoś mnie tego nauczył kiedyś i jakoś tak sobie to wbiłem do głowy, że po prostu robię wszystko, żeby zawsze inną drogę wybierać. Tak, tą drogą mógłbym jechać 5 razy. Mam nadzieję, że coś zgubię po drodze i będę tu musiał jeszcze dzisiaj wracać. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Te pionowe skały do góry. I powiem wam, że my się tak czasami jaramy na przykład naszym wąwozem, no naszym, nie naszym, Manińską Tiesnawą na Słowacji, czyli tym wąwozem dość znanym, który opowiadałem przy okazji filmu, przez Manińską Tiesnawę do Janosikowych Stóp. A ten wąwóz to jest wąwóz, który jest, nie przesadzając, jakieś 50-70 razy dłuższy. No po prostu kozacki. Jeszcze może trochę niewychowawczo, ale powiem wam, że to był najwspanialej złamany zakaz, jaki w życiu złamałem. Jeżeli tak, jeżeli łamanie zakazów kończy się taką przyjemnością, to chcę łamać częściej. Oczywiście żartuję, szczególnie dla młodszej widowni nie wolno łamać zakazów. No chyba, że się bardzo chce, to wolno. A kolejnego zakazu już nie złamiemy, bo dojechaliśmy właśnie do tego znaku, który widać z tyłu za mną. Dalej jeszcze jakieś 2 km niecałe, 1,5, i jest jedna z plaż, ale już nie wiem która, bo jest ich tutaj tak dużo. A żeby dotrzeć do pozostałych plaż, to właśnie trzeba pokonać ściany tego wąwozu. Więc możecie sobie wyobrazić, że wspinaczka jest tam dość taka konkretna. Bardzo jestem ciekawy, kto z moich widzów tutaj był. Jeżeli ktoś był, to dajcie znać, czy faktycznie te plaże są warte tego, żeby się tam wspinać. Z drugiej strony, jakbym się wspinał 2 godziny, to wtedy nawet jakby kałuża była, to chętnie bym się w tej kałuży wykąpał. Szczególnie, że na Sardynii raczej w sezonie jest dość ciepło. No, ale najlepsze teraz przed nami był powrót. Bajk, bajk. Coś powiesz o drodze, czy za nie mówiłeś? Wystarczy, że kamera na mnie patrzy, już za nie mówię. Nawija poza kamerą jak wściekły, a jak kamerę widzi, to
Nie no. Jak widać. Cud droga. Cud droga, wąwóz też. Bajeczka. Ale jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Troszkę miejsca nam zostawili. Nikt nie widzi. Dobra. Wielkiej tragedii nie ma. Jakiejś zbrodni nie robimy. I tak rdza tutaj się pojawia, więc to jakby co, to jest zabezpieczenie przed rdzą. Także nie rdzę w jej słupeczku. A jak wy tutaj będziecie podążali w stronę plaży, to poproszę najpierw zdjęcie tego, a potem zdjęcie z plaży, bo nam się już stąd nie chce dymać, bo mamy jakieś, jest godzina 10:42, dwie, i jeszcze mamy troszeczkę do domu, ale jeszcze do domu nie jedziemy. Ha! Zbrodnia, zbrodnia! Jakby nam jeszcze było dzisiaj mało wrażeń, to stwierdziliśmy, że póki pogoda jest ładna, to wybieramy się na właśnie wspominaną już w moich filmach wiele razy drogę SS-125. To taka Route 66, albo kilka naszych, które droga 100 zakrętów, albo coś takiego. Szczególnie ten fragment jest bardzo, ale to bardzo znany, bardzo często uczęszczany przez motocyklistów i zdecydowanie tych motocyklistów widać. Niektórzy jadą spokojnie, a niektórzy kładą ile fabryka dała. No ja też kładę ile fabryka dała, ale mnie fabryka za dużo nie dała, bo dała 25 koni, które nie mogę narzekać, bo całkiem fajnie się jedzie, pomimo tego, że to jest tylko 25 koni. Ale jak są jakieś większe podjazdy i trafi się jakiś samochód przed nami, no to faktycznie już jest troszeczkę problem, żeby ten samochód wyprzedzić. A droga jest przepiękna, po prostu ciężko się skupić na zakrętach, jak są takie widoki. Kurczę, piękna jest to Sardynia, naprawdę jest piękna. Jechaliśmy tą drogą w nocy, miałem wam opowiedzieć właśnie sytuację z nocy. Specjalnie wybraliśmy przejazd tą drogą w nocy, żeby właśnie nikomu nie przeszkadzać, bo autem z przyczepą wiedziałem, że za szybko tą drogą nie pojadę. I no nie ukrywam, że nie jechało się też jakoś strasznie powoli. Na początku od tego wcześniejszego miejsca, gdzie byliśmy, czyli od Budoni, czekał nas bardzo duży podjazd, bo w zasadzie od zera, od poziomu morza musieliśmy się wdrapać na ponad 700 czy 800 metrów nad poziomem morza, a później zjazd. Właśnie tą częścią, którą my teraz właśnie jedziemy. Zjazd całkiem fajny, tylko się trzeba było zatrzymać też kilka razy, żeby hamulców nie przegrzać, bo powiem wam szczerze, że dlatego właśnie przy tej plaży, gdzie parkujemy, przegrzałem hamulce, bo one już dość mocno ciepłe były tutaj. Zatrzymywaliśmy się ze 3-4 razy w nocy, żeby odpocząć na 10 minut, żeby te hamulce w przyczepie troszeczkę się ochłodziły. Ale już na dole nie było się gdzie zatrzymać, dlatego się przegrzały. Natomiast wracając do drogi, jechało się tą drogą bardzo fajnie. W nocy spotkaliśmy tutaj tylko 1 czy 2 samochody. Natomiast w bardzo wielu miejscach były jakieś osuwiska skalne, których dzisiaj nie ma, więc domyślam się, że codziennie rano ktoś jeździ, jakaś strada komunale albo jakaś inna służba i czyści te drogi. Natomiast dzisiaj się jedzie bardzo, ale to bardzo przyjemnie. A w nocy jeszcze trafiliśmy na tej drodze w sowę, to znaczy sowa bardziej trafia w nas, bo to ponoć ona ma lepszy wzrok niż my. Trafiła w szybę, na szczęście nic nie rozbiła, ale biedna zakleszczyła się przez moment pomiędzy szybą a owiewką. Ja się próbowałem zatrzymać, zwolnić, żeby się jakoś tam wydostała. Bartek trochę przerażony, zresztą ja też byłem przerażony, no bo nieczęsto mi sowa zatrzymuje się pomiędzy owiewką a szybą. Chciał zrobić zdjęcie, ale nie zdążył, także sowa na szczęście poleciała. Poleciała, więc chyba jej się nic nie stało. Mam taką cichą nadzieję, że żyje i że sobie będzie ładnie tam fruwać, ale na pewno troszkę obolała po tym zdarzeniu będzie. A my nie obolali już bez żadnych dolegliwości. Bartka też już ręka nie boli, dlatego pojeździliśmy sobie fajnie. Zatrzymaliśmy się w takim barze, który jest dość też kultowy na tej trasie. Bar Silen się nazywa. Nawet jest takie fajne oznaczenie, tak jak jest Route 66, to tutaj jest SS-125. No i wybieramy się na jakieś jedzonko zasłużone chyba po tym dzisiejszym dniu. Ależ to był fajny dzień. Panini wpadło, jedno panini, due panini, cappuccini, a tutaj wlepini, które trafią na ścianini, gotowe już na nas. Wkleiliśmy się tutaj na dole,
A pośród tych wszystkich stickersów, które tutaj widzicie, i na tej ścianie, i na tej ścianie, nie ma w ogóle polskich. Jedyny polski znak, tam na dole też, jedyny polski znak jaki jest, muszę wam to aż pokazać, tutaj też nie ma. Jedyne co, to żeśmy wypaczyli, gdzieś była fundacja Kukuczki, ale motocykliści tutaj z Polski się nie pojawili, za to pojawił się znak stop pijanym kierowcom. Nie wiem, który wariat miał taki pomysł, ale stop pijanym kierowcom się pojawiło. Mam nadzieję, że to nie jest typowo polskie, ale stickersów bardzo dużo. A my też idziemy sobie jeszcze jakieś kupić, bo to jakieś pamiątki są. Panini wyśmienite, a za panini nie wiem ile zapłaciliśmy, ale nabraliśmy jeszcze różnych pierdolotów, suwenirów, naklejek, magnesików i za wszystko zapłaciliśmy 44 euro. Ale dobra, no. Jesteśmy na wakacjach, możemy szaleć. Jutro będziemy pulpety wpieprzać z pudliszków i pić wodę mineralną zamiast piwa. Ale dobrze jest. Pudliszków czy pudliszek? Chyba pudliszek, bo to nazwa miejscowości. No ale wiecie o co chodzi. Chodzi o pyszne pulpety ze słoików, których nabraliśmy troszeczkę ze sobą. A prosto z restauracji, najedzeni tym dobrym panini i szczęśliwi, że okleiliśmy im witrynę, że nasze wlepy również się znalazły. Ruszyliśmy w dalszą stronę, jeszcze cały czas tą drogą SS125, dlatego że tym fragmentem również jechaliśmy wczoraj w nocy, czy przedwczoraj w nocy i robiło na nas niesamowite wrażenie to, jak wyglądają te okoliczne szczyty, bo my, chociaż jechaliśmy koło godziny 23, to widzieliśmy dokładnie te szczyty, dlatego że jechaliśmy w przepięknych promieniach z księżyca, bo to był jakoś albo dzień, kiedy była pełnia, albo zaraz dzień po, więc możecie sobie wyobrazić, że to wszystko tak pięknymi kolorami się mieniło, te piękne okolice, także za dnia również wygląda pięknie, oczywiście piękniej, a nasza szaleństwa nie było, nasza zabawa nie trwała za długo, dlatego że zorientowaliśmy się, że jakieś prace trwały i na asfalcie wylane było dużo jakiegoś lepiku albo jakiejś innej mazi, no a jak jest maź, nawet lepiąca, to może być ślisko. Dlatego bardzo spokojnie sobie braliśmy te zakręty. Zresztą nie tylko my, bo widzieliśmy po wszystkich motocyklistach przeciwka, że również bardzo, ale to bardzo spokojnie jechali. No szkoda, że ta maź została wylana, ale mimo wszystko widoki rekompensowały to, że nie dało się poszaleć. A widoki na pewno są piękne, bo te okolice, przez które jedziemy, to okolice jednego z najpiękniejszych kanionów. Gala di Goropu, chyba tak się nazywa. Ponoć jest on jednym z najgłębszych kanionów w Europie. I najpierw mieliśmy go po lewej stronie, a potem po około 20 km zrobiliśmy sobie nawrotkę, bo już nie było sensu jechać dalej. I mieliśmy go po prawej stronie. Przepiękne rozcięcie w górach, taka dziura niesamowita. Robi to wrażenie, a ponoć jeszcze większe wrażenie robi spacer po tym kanionie. No dzisiaj spacerować nie będziemy, zjechać tam sami nie możemy. Są tam organizowane wycieczki jeepami. No i kto wie, może jeszcze jak faktycznie prognozy by były do kitu, to może byśmy się wybrali. No na razie chciało nam się jechać i jechaliśmy, korzystaliśmy z tych pięknych zakrętów i pięknej pogody. Na razie póki jeszcze coś tam na niebie się zaczęło oczywiście pojawiać, jakieś chmurki, ale na razie było jeszcze całkiem ładnie. Prognozy nie kłamią, mam taką cichą nadzieję, że zdążymy przed deszczem i że uda nam się wszystko pięknie zobaczyć, te wszystkie widoki i no, trochę jeszcze pojeździć po tych zakrętach, bo naprawdę no, takich zakrętów jak są tutaj, to nawet w Alpach kurczę nie widziałem. 5 godzin jazdy i 150 km zrobione, bardzo przyjemna przejażdżka, a teraz mały hike. Teraz mały spacerek pod tą skałę, którą widzicie za mną. Bartek już tu był parę dni temu, czy parę, no wczoraj był. Dlatego ja dzisiaj przyszedłem sam, Bartek montuje motocykle na przyczepie. Wszystko byłoby super, widoki piękne, po tych skałach trzeba było tutaj przejść. Gdyby nie to, że po prostu wybrałem się w kroksiątkach. Ale pozdrawiam wszystkich BH-owców, którzy oglądają. Nie no, to tylko taka jednorazowa akcja. Wody nie dotknę chyba, bo tutaj jest już taki spadek konkretny i w tych kroksach bym się tam wyłożył, ale
Zapach po prostu tak jak z portu rybackiego. Niesamowity klimat. Bardzo fajne miejsce, ale kąpać się nie będziemy tutaj, okąpiemy się przy aucie. No i na szczęście z zapowiadanej burzy nie ma nic. Ale wczoraj było dokładnie tak samo, też o burzy nic nie było mówione i pojawiła się znikąd, za tych po prostu skał wyszła, gdzieś o za tych wyszła i zaczęło grzmieć i walić. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, tak mam trochę roboty do zrobienia, a potem przerzucamy się, przenosimy się w inne miejsce. Motocykle już zapakowane, Bartłomiej kawkę robi, dzięki Bartuś. Wszystko gotowe. Pięknie. Patrz jak pięknie ubłocone. Jak normalnie sprayem, błotem sprayu. Tak naprawdę nie jeździliśmy, tylko Adrian wziął, zamoczył trochę wody. Tak. Wyobłacał, żeby było, że jeździliśmy. Tak właśnie było, potwierdzam. Dobra, przeszedłem się z dołu. Strasznie wysoko. Wolę jeździć niż chodzić. się napierdziela za mnie. Ja jestem stworzony do jeżdżenia. Pijemy kawkę i zbieramy się do kąpieli i będziemy powoli opuszczali to jakże zacne, piękne miejsce. A Bartek kolędy nuci. Hej, maluczki, maluczki. Słonko nam przygrzało, sorry. Żebyście wiedzieli. Godzina 18:00, my cały czas tutaj. Tutaj piękne będą pierożki, a tutaj latają sobie co jakiś czas, o i tak nie będziecie tego widzieć, śmigłowce, ale tak naprawdę troszkę pod innym pretekstem się włączyłem, bo tutaj są śmigłowce, a tutaj pan z Holandii ma na busiku Starlinka. Powiem wam, że przed wyjazdem planowałem kupić takiego Starlinka, gdzie one są tutaj, są te śmigłowce. Pan się patrzy, to trzeba ściemę walić. Planowałem kupić takie coś. Rozmawiałem chwilę z panem i koszt w tym momencie takiego urządzenia to jest około 2000 zakup plus po 400 zł czy tam 500 zł abonament. No i korciło mnie, żeby coś takiego kupić, no bo wtedy miałbym pewność, że ten internet wszędzie mam. Natomiast rozmawiałem z panem i troszkę się zdziwiłem, bo pan mówi, że problem jest. Wczoraj działało dobrze, a dzisiaj w ogóle mu się nie chce połączyć system. No i jej powiedział, żeby czekać cierpliwie, żeby tego nie kupować. Moja karta 25 euro i jednak 150 giga dostałem, nie 100 giga tak jak wam mówiłem w Pizie, bo dopiero sobie zainstalowałem aplikację WindTre i widzę, że 150 giga, więc 25 euro to jest ile? 125 zł i mam internet na cały wyjazd. A jakbym chciał kupić Starlinka, to bym troszkę musiał zapłacić. To tak w temacie rozmyślań. A Bartłomiej tutaj szykuje, Bartłomiej szykuje pierogi. Nie mogę na to patrzeć, bo on zaraz je wywali. Po prostu zaraz je wywali. A tutaj stanowisko pracy. Część pracy już skończyłem, a tu się składa filmik. Takie piękne pierożki wyszły ze serkiem. A tutaj montaż filmu i najbardziej nie lubię, jak jest sytuacja taka, że tutaj mówię około 1000 metrów nad poziomem morza. No, okolice piękne, tylko że jakość dróg zdecydowanie słaba. Jakość dróg słaba, a na nagraniach piękne drogi. No. I to tak właśnie jest. A to się za mnie chichraj. Ale to tak jest z tym montażem właśnie. Ale myślę, że mi wybaczycie. Pierożki. Za to dostaniecie. Poczęstuję was pierożkami. Dam wam pierożkę. Godzina 19:20. Już po zachodzie słońca, jakieś pół godziny. Robi się ciemno, żegnamy to piękne nasze miejsce. Bartek siedzi już w aucie, ustawia nową lokalizację. Jedziemy bardziej jeszcze na południe i z tyłu widok na piękne morze. Ani kropla deszczu nie spadła dzisiaj. Chciałbym wierzyć, że w kolejnych dniach będzie podobnie. Niebo może troszeczkę zachmurzone, ale jest przepięknie. I ten piękny widok z tyłu spokojnego morza. Dobrej nocy, do zobaczenia gdzieś tam w kolejnym odcinku może, jak się jakiś uda skręcić. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i cześć. Tutaj na dole miasteczko, piękne drogi, góry, drogi znowu, a tutaj boisko.
Ciekawe, czy są tu jacyś piłkarze. Ciekawe, czy tutaj na tym boisku obowiązuje zasada, kto wywala, ten zapinkala, bo tutaj stąd zapinkalać by mieli gdzie. A teraz popatrzcie sobie tutaj, widzicie tam ludzi? To ten pan z tym Starlinkiem poszedł tam internetu szukać. Nie nabijaj się z panem. Nie, nie nabijam się, przepraszam, ale... Dobra, trochę się nabijam, ale... Ale wyobrażasz sobie mnie szukającego tam zasięgu?